Moimi Państwa gościem jest Janusz z radny powiatu Cieszyńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich widzów i czytelników OXPL. Dziękuję za zaproszenie. Dodam od razu na samym wstępie, że jest pan najmłodszym radnym. Jak się pan czuje w tej roli? Tutaj koledzy z dłuższym stażem coś podpowiadają, doradzają czy wręcz przeciwnie? Czy na pewno mam to szczęście, że mam tak wielu doświadczonych kolegów, którzy zawsze mogą mnie wesprzeć. Szczególnie było to ważne na początku, kiedy to no jednak nie miałem zbyt dużej takiej praktycznej wiedzy, jak działa powiat właśnie w praktyce. Natomiast zawsze mogłem liczyć na bardziej doświadczonych kolegów i to też mnie motywowało do ciężkiej pracy, żeby, żeby dowiadywać się, jak ten powiat działa, żeby. W ogóle dowiadywać się, jak działa samorząd. Ja, ja, co prawda, jestem politologiem z wykształcenia i miałem też zajęcia z samorządu terytorialnego, natomiast no, zupełnie coś innego mieć taką wiedzę teoretyczną, a mieć taką wiedzę praktyczną. Jednak tutaj większość kolegów już w samorządzie działa od wielu lat i, i oni naprawdę wiedzą, jak to. Działa w praktyce. E, dzięki temu łatwiej jest mi, mi też pewne rzeczy e, przyswoić. Także jestem najmłodszym radnym. Na początku myślałem tak o tym, e, że jestem najmłodszy, więc e, być może e, mam prawo pewnych rzeczy nie wiedzieć, że mam prawo o, jakby uczyć się. Natomiast obecnie mam wrażenie, że jestem na takim etapie, że. E, że wymagam po prostu od siebie więcej, bo uważam, że jeśli jestem młodszy, jeśli nie wszystko rozumiem, to muszę po prostu włożyć w to więcej pracy, żeby po prostu dorównać temu poziomowi, który reprezentują moi starsi koledzy. Także. Jestem rzeczywiście najmłodszy, ale to tylko statystyka e, teraz przede mną, e, szczególnie już, że zbliżamy się do połowy kadencji, teraz już przede mną tylko ciężka praca i nie zamierzam się już nigdy wymawiać, że jestem młody, więc wolno mi więcej. Przeciwnie, muszę ciężej pracować. A było takie zderzenie z rzeczywistością? No bo tutaj właśnie ta teoria to jedno, praktyka mhm. to drugie, nie? Tak, było takie, takie zderzenie z rzeczywistością, chociaż miałem świadomość, że nie będzie łatwo nie było łatwo rzeczywiście, natomiast myślę, że ten najtrudniejszy dla mnie okres takiego gdzieś plątania się w niewiedzy jest już za mną i teraz, teraz mogę też teraz też mogę działać tak na, w pełni na 100%. Wiele osób mi zarzucało, że być może ja za długo się uczę, a za mało mam tej inicjatywy własnej, także myślę, że Czas na naukę już minął, teraz, teraz czas na to, żeby, żeby coś wnieść od siebie do tego powiatu, wnieść coś dla mieszkańców. Może za szybko na podsumowanie, ale z perspektywy czasu, jakieś decyzje, by pan podjął, jakieś inne decyzje, czy, czy, czy nie? Hmm. Jeżeli chodzi tutaj o działalność w Radzie, oczywiście, bo, bo o tym mówimy, jakieś tam decyzje, które gdzieś tam pan podjął. Znaczy, myślę, że nie. Ja tutaj uważam, że hmm, robiłem to, co mogłem i, i też uważam, że w, po prostu e, mogłem się oczywiście uczyć szybciej, mogłem wiele rzeczy rozumieć wcześniej, natomiast myślę, że to jest, to jest w, każdym, w każdym obszarze życia, że zawsze jesteśmy mądrzy jednak post factum, a nie przed faktem, także Także myślę, że to, co mogłem, to, to zrobiłem. Natomiast z pewnością ostatniego słowa jeszcze nie powiedziałem. W Radzie Powiatu, czym się Pan zajmuje w takim razie? Jestem wiceprzewodniczącym Komisji Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa. Jestem też członkiem Komisji Edukacji i Komisji Rewizyjnej. Dodatkowo jestem też sekretarzem klubu Ruch Dla Ziemi Cieszyńskiej. E, także, także to są te takie obszary, e, którymi się zajmuję pracując w komisjach. Natomiast to też pokrywa się z moimi jakimiś zainteresowaniami i, i takimi e, rzeczami, które są dla mnie szczególnie istotne. Jak pani zauważyła, ja wywodzę się z, z, z młodego pokolenia, a w zasadzie z tego samego pokolenia, które jeszcze gdzieś tam chodzi, e, chodzi do szkół w powiecie cieszyńskim i, i myślę, że to też zobowiązuje mnie do tego, żeby w Radzie Powiatu Cieszyńskiego przedstawiać jakby głos e, młodych ludzi. E, mamy E, jestem w Komisji Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa, więc e, też staram się jak najwięcej e, walczyć o to, żeby e, w naszym powiecie był sprawniejszy transport publiczny. Jestem w Komisji Edukacji, więc staram się o to, żeby te szkoły, które, którymi zarządza samorząd powiatowy e, były też na jak najlepszym poziomie e, i staram się też e, jakby być w stałym kontakcie z młodymi, z młodymi ludźmi. E, też, e, zastanawiam się i tutaj tutaj też rozmawiam z innymi kolegami radnymi nad jakimiś sposobami żeby tych młodych ludzi zaktywizować żeby podjąć być może w jakiejś bardziej instytucjonalizowanej formie podjąć ten dialog z młodymi ludźmi także także na pewno na pewno sprawy młodych ludzi to jest dla mnie rzecz istotna Myślę, że też e, e, drogi powiatowe e, leżą e, gdzieś w moim sercu, dlatego wiem, że... Um, chociażby u mnie na północy powiatu w gminach Chybie i gminie, gminach Strumień um, mieszkańcy mają bardzo duże oczekiwania wobec samorządu um, powiatowego. Właśnie interesują się stanem dróg i też nie ukrywam, że wcześniej jako o, nazwijmy to zwykły mieszkaniec powiatu cieszyńskiego wiele razy interweniowałem czy to na, z inicjatywy własnej, czy to na prośbę e, mieszkańców, jeżeli chodzi o, o jakieś kwestie dotyczące dróg e, w naszym powiecie. E, także, także myślę, że akurat e, to, że zostałem radnym zostałem, w, e, w, zostałem wybrany jako, jako członek i wiceprzewodniczący Komisji Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa, to jest też poniekąd kontynuacja mojej działalności, e, takiej nazwijmy to społecznej. E, Podejmowania różnych oddolnych inicjatyw. Tak samo było też z transportem publicznym. Też tym tematem się zajmowałem. Apelowałem wcześniej do poprzedniego starosty Janusza Króla, żeby ten temat został załatwiony przez, przez samorząd powiatowy. Także myślę, że to są te główne obszary, którymi się zajmuję w Radzie Powiatu Cieszyńskiego i chcę się zajmować nadal. No Pan już tutaj wspomniał właśnie o tych <laughs> problemach też młodych ludzi, żeby jakoś ich aktywizować. Czy właśnie czy ci młodzi ludzie się zwracają do Pana z jakimiś problemami? Tak, oczywiście, oczywiście zwracają się. Też staram się sam jakby podpytywać młodych ludzi, jakie mają problemy, jakie mają Potrzeby, jakie też mają pomysły na to, żeby być może samorząd powiatowy działał w taki sposób, żeby też im w naszym powiecie żyło się lepiej. Także cieszy mnie to, że jest to taki dwustronny kontakt. Z młodymi ludźmi, natomiast będę też dążył do tego, żeby tego kontaktu było więcej. Też nie ukrywam, że mój komitet wyborczy, z którego się wywodziłem, Młodzi dla Powiatu Cieszyńskiego, postulował powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu, która byłaby taką instytucją doradczą i dla zarządu, i dla Rady Powiatu. Muszę powiedzieć, że tak jak rozmawiam w kuluarach z, z moimi kolegami radnymi, to myślę, że jest coraz więcej entuzjastów tego pomysłu. Także być może być może rzeczywiście będzie to możliwe, żeby w tej kadencji Jeszcze no, przynajmniej, powołać, tak, przynajmniej, taką radę. przynajmniej popracować nad tym, żeby taki, taki projekt powstał. Natomiast no, tutaj rzeczywiście to musiałaby być Rada Powiatu, jeżeli będę miał poczucie, że ten pomysł ma szansę przejść, będę też rzeczywiście namawiał, żeby, żeby taka rada powstała, to myślę, że to jest wykonalne zadanie. No, żeby faktycznie znaleźli się młodzi, Aha. chętni właśnie do, do działania w takiej Radzie? Tak, młodzi są chętni do działania i tutaj, tutaj mogę to poświadczyć, że jest wiele młodych osób, które chcą działać, chcą coś wnosić do naszej, do naszej społeczności lokalnej, powiatu Cieszyńskiego, ale być może nie widzą odpowiednich instrumentów do tego. Także myślę, że tutaj być może. Sam sobie taką rolę przydzielam, ale być może właśnie to jest moja rola, żeby znaleźć jakąś metodę, żeby potencjał, ogromny potencjał, który właśnie płynie od młodych ludzi ja w jakiś sposób zagospodarować. Największe wyzwania, jakie stoją przed powiatem cieszyńskim z pana perspektywy? Myślę, że to co już powiedziałem, czyli transport publiczny. Myślę, że tutaj to jest przynajmniej dla mnie taki priorytet, dlatego że... Ja też patrzę z, z perspektywy młodego człowieka, zresztą oboje tutaj jesteśmy, jesteśmy młodymi ludźmi stosunkowo. Także, także tutaj myślę, że dzisiaj nasze pokolenie, myślę, że przede wszystkim potrzebuje takich warunków do życia, które zapobiegają dwojakim wykl rodzajom wykluczenia, czyli po pierwsze że wykluczenia komunikacyjnego. Po drugie, i to o tym też później być może powiem, wykluczenia cyfrowego. Także myślę, że młodzi ludzie potrzebują, potrzebują tej infrastruktury, tej, tej komunikacji, zarówno realnej, jak i wirtualnej. Ludzie młodzi chcą się przemieszczać, chcą być mobilni, chcą też gdzieś tam. Nie tyle podróżować, ale też chcą sprawniej i szybko przemieszczać się na przykład do pracy czy do szkoły. I myślę, że z jednej strony potrzebny jest transport publiczny taki na miarę XXI wieku, którym który będziemy mogli wyglądać. Ale młodzieży jakieś konkretne propozycje rozwiązania, zapewnić. jakby to miało wyglądać? Czy znaczy tutaj propozycji już... Przynajmniej w tej kadencji pojawiło się na stole mnóstwo. Tak, natomiast no w tej chwili powiat działa tak, że zawiera umowę z prywatnymi przewoźnikami na obsługę konkretnych linii komunikacyjnych. Te umowy zostały już zawarte. Zdaje się na wszystkie umowy, przepraszam, na, 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 zdaje się, wszystkie linie komunikacyjne, które są przewidziane transportem, planem transportowym powiatu cieszyńskiego. Także myślę, że to idzie w tą stronę, że powiat ma coraz większy wpływ na to, jak wygląda transport publiczny, co też oczywiście ma określone skutki finansowe. Z budżetu powiatu e, przekazujemy niemałą nie, nie kwotę na, na to, żeby e, dotować, żeby finansować transport publiczny. E, natomiast do tego też dokładają się gminy. E, tutaj e, gminy też deklarują chęć współpracy w tym zakresie i, i również e, dokładają się do tego, żeby transport publiczny e, funkcjonował. Także tutaj myślę, że to jest, to jest takie główne wyzwanie, które jest ważne dla młodych ludzi, ale też dla wszystkich innych mieszkańców. No właśnie, pan już tutaj wspomniał to jak wygląda ta współpraca pomiędzy tymi poszczególnymi gminami, powiatu? Czy jest jakaś znacząca różnica? Hmm, to zależy, w jakim obszarze ta współpraca. Oczywiście. Nasz powiat jest powiatem dużym. Jest to jeden z największych powiatów ziemskich w naszym kraju. Ja zawsze się śmieję, że z, z, ze Stumienia do Katowic jest bliżej, rzeczywistymi szlakami komunikacyjnymi, niż ze Stumienia do Koniakowa. Jednak Stumień i Koniaków to jest ten sam powiat. Nas bardzo wiele łączy. To przecież całe dziedzictwo kulturowe Śląska-Cieszyńskiego. O, który jest chyba naszą, naszą tutaj największą wartością i takim spoiwem, który łączy, łączy te wszystkie gminy. Natomiast nie ukrywajmy, że nasz powiat jest powiatem różnorodnym, że są te górskie, są te, no może nie niedzinne, ale nazwijmy to pozagórskie, które mają oczywiście inną specyfikę. Są gminy bogatsze i są gminy nieco, nieco biedniejsze. Także te gminy bogatsze, no nieco chętniej na ogół dokładają się do, do wspólnych projektów, czy to chodzi o, o drogi, czy to. Czy to chodzi o, o transport publiczny. Natomiast w tych biedniejszych gminach, gdzie liczona jest każda złotówka, tam oczywiście, oczywiście też te gminy się dokładają. Natomiast natomiast wiem, że, że taki, taki wkład finansowy gmin do zadań powiatu jest bardziej dotkliwy, bo po prostu te gminy mają, mają mniejsze możliwości, możliwości finansowe. Oczywiście to nie jest źle, bo tutaj, tutaj możliwości finansowe poszczególnych gmin no to, to zależą od wielu czynników. Natomiast yy, to, co te gminy też łączy, biedniejsze, biedniejsze z, z bogatszymi, to na pewno to, że, że mamy poczucie, że tutaj jedziemy na jednym wózku i chcemy, chcemy tutaj wiele wspólnych celów osiągać, osiągać razem. I cieszę się, że taką postawę coraz częściej widzę wśród samorządowców na poziomie samorządu gminnego, że mają przekonanie, że pewne rzeczy możemy zrealizować tylko wtedy, kiedy będziemy działali razem. Dokładnie tak. Także tutaj, tutaj oceniam też dobrze współpracę samorządu powiatowego z samorządem gminnym. Pan, pan też wspomniał o tym wykluczeniu cyfrowym. Co pan miał na myśli? Znaczy tutaj, bo tutaj też mówiłem z perspektywy młodych ludzi, że jakby tutaj kiedyś sobie definiowałem, czego tak naprawdę potrzebują młodzi ludzie. Młodzi ludzie generalnie nie potrzebują wiele, bo potrafią sobie wiele rzeczy. Zorganizować sami, nie potrzebują jakby tutaj ingerencji państwa. Natomiast myślę, że jeżeli mówimy o takim, takich rzeczywistych potrzebach młodych ludzi, to, że to z jednej strony jest przeciwdziałanie temu wykluczeniu komunikacyjnemu, o którym mówiłem, czyli żeby po prostu do każdej, w każdej części naszego powiatu można było dojechać autobusami czy koleją. Natomiast wykluczenie cyfrowe, miałem na myśli tutaj to, że jakby młodzi ludzie potrzebują też e, e, odpowiedniej infrastruktury internetowej, czyli młodzi ludzie w dużej mierze e, mogą pracować e, zdalnie, mogą e, w takich e, Powiedzmy nowoczesnych fachach, jak na przykład informatyka, jak chociażby marketing, mogą pracować bez opuszczania powiatu w swoim domu. Zdalnie to chyba teraz, w czasach pandemii. Tak, ale tutaj się sprawdza. Tak, tutaj też myślę, że pandemia, z którą się mierzymy, oczywiście, oczywiście okrutne okrutne i, i, i niedobre czasy, które nas dotknęły, natomiast ja zawsze starałem się szukać pozytywów, szuka, starałem się szukać takich rozwiązań, które można też z tych czasów pandemii później zaadoptować do rzeczywistości. Myślę, że młodzi ludzie, którzy chcą robić wielkie kariery, chcą być i są zresztą ambitni, chcą. Osiągać czasami rzeczy wielkie, potrzebują takiego kontaktu ze światem i tego realnego w sensie, że mogą się przemieszczać, nawet jeżeli nie mają własnego samochodu, ale też potrzebują takiego kontaktu wirtualnego, czyli potrzebują szybkiego dostępu do internetu, potrzebują odpowiedniej infrastruktury sieciowej, żeby móc tutaj na Śląsku Cieszyńskim pracować, żyć i też mieć ten wirtualny kontakt, kontakt ze światem. Także tutaj. Ja, ja, ja nie wiem, czy to jest zadanie powiatu, bo ja tutaj nie mam pomysłu, co konkretnie powiat mógłby, mógłby zrobić w tym, w tym obszarze. Natomiast myślę, że to jest problem, nad którym trzeba się zastanowić, jak właśnie przeciwdziałać temu wykluczeniu komunikacyjnemu i temu wykluczeniu cyfrowemu. Mhm. Jak już wspomnieliśmy tutaj o tej pandemii, czy pan się tutaj szczególnie w jakiś temat zaangażował związany z pandemią, jako, jako samorządowiec, jakiś temat, nie wiem, granice pracownicy transgraniczni? Znaczy na pewno, na pewno z wieloma osobami rozmawiałem na ten temat i też, też tutaj podziwiam determinację wielu osobo, osób, które, które w jakiś sposób ucierpiały w ten sposób, że te granice zostały, zostały zamknięte. Na pewno tutaj takie osoby wspierałem, motywowałem do walki i też, i też uważałem, że myślę, że uważałem, że jakby trzeba tutaj robić wiele, żeby taka sytuacja nigdy się nie powtórzyła. Oczywiście na pandemię nie mamy, nie mamy wpływu, natomiast ta sytuacja pokazała nam, że jakby my jako Śląsk Cieszyński jesteśmy jakby tworem całościowym, że tutaj ta granica, która kiedyś została sztucznie postawiona z różnych względów historycznych, ona nas na długie lata podzieliła, ale w w którymś momencie przestała nas dzielić, więc myślę, że tutaj trzeba robić wszystko, żeby ta granica nigdy więcej już nas, nas nie dzieliła, żeby łączyła. Także, także mam nadzieję, że, że też te wszystkie perturbacje, które mamy w tym momencie związane z ograniczeniem dostępu, że tak powiem, do Republiki Czeskiej przez mieszkańców województwa śląskiego też jak najszybciej zostaną zniesione. Tak na koniec już. Jakie plany na przyszłość? Hmm. Czy dalej aktywnie tutaj w samorządzie, polityka, czy całkiem coś innego? Plany na przyszłość na pewno mam, natomiast te plany nie są jeszcze jakoś sprecyzowane. Ja też uważam, że nie należy się przywiązywać do stanowisk. I też nie planuję w tym momencie deklarować, że jakieś konkretne stanowisko czy jakąś konkretną funkcję będę w przyszłości zabiegał. Na pewno chciałbym być nadal aktywny, chciałbym coś robić dobrego dla mieszkańców powiatu Cieszyńskiego, dla mieszkańców gmin naszego powiatu. Także chciałbym być aktywny i jeżeli będę dalej widział rolę dla siebie w samorządzie. Na jakimkolwiek szczeblu i będę czuł, że, że też mam poparcie mieszkańców, to na pewno dalej będę się w to angażował. Natomiast w tym momencie chcę się skupić na tym, o czym też zresztą wcześniej już wspomniałem, chcę się skupić na tym, żeby dobrze wykonywać obowiązki radnego powiatu Cieszyńskiego. I mam nadzieję, że, że też tej mojej działalności jako radnego za jakiś czas zobaczymy jak najlepsze efekty. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję Państwu. Moim Państwa gościem był Janusz Hudiec.